Nazywam się Justyna Sado, jestem dyrygentem i tambourmajorem orkiestry dętej OSP Prandocin. Na co dzień współpracuję z orkiestrą, uczestniczymy w wielu wydarzeniach artystycznych, wydarzeniach religijnych, tutaj przy parafii w kościele w Prandocinie. Z wykształcenia jestem magistrem sztuki, dyrygentem i po specjalności śpiew estradowy. Moja historia w orkiestrze rozpoczęła się w 2006 roku, miałam wtedy 8 lat, kiedy to mój dziadek wraz z tatą namówili mnie, bym wstąpiła do orkiestry. Oczywiście mój początkowo zapał był bardzo słomiany i te początki mojej gry były dość trudne, żmudne i wydawało się, że chyba nic z tego nie będzie. Jednak był taki pewien moment, który coś wniósł, zmienił moje nastawienie i zaczęłam grać w orkiestrze na klarnecie. Przez 2 lata gram w orkiestrze na klarnecie, uczył mnie dziadek właśnie z tatą. Po tych 2 latach poszłam do szkoły muzycznej i zmieniłam instrument na saksofon altowy. Co potem skończyłam 1 stopień, poszłam na 2 stopień, też na saksofon altowy i na studia muzyczne. I tak moja przygoda muzyczna ciągle w zasadzie trwa, pomimo ukończenia studiów. Początki orkiestry sięgają 1830 roku i tyle, co się dowiedziałam z historii. Te próby początkowo odbywały się w domach grających w orkiestrze, ponieważ nie było innej możliwości. Orkiestra nie miała żadnej swojej siedziby. Z czasem orkiestra właśnie prowadziła próby w remizie przy straży, w garażu tak naprawdę, dokładnie nie w remizie. I z czasem orkiestra otrzymała tutaj właśnie po spółdzielni mleczarskiej, po zlewni, tu gdzie się znajdujemy, to miejsce do prób. Wyremontowaliśmy sobie z czasem i do dnia dzisiejszego te próby się odbywają właśnie tutaj. Więc zalążki orkiestry sięgają nawet 1860 roku. Wtedy grupa instrumentalistów grających na klarnecie, trąbce i puzonie towarzyszyła istniejącemu chórowi parafialnemu przy kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Prandocinie. Z czasem jednak pojawiła się idea powstania i stworzenia orkiestry dętej i tak 6 lat później, czyli w 1866 roku, orkiestra rozpoczęła swoją działalność dzięki braciom Durmała. Był to Wincenty i Józef, którzy grali na klarnecie i Andrzej grający na puzonie, którzy stali się jej założycielami. W celu zwiększenia składu orkiestry nauczali gry na instrumentach swoich synów oraz innych mieszkańców miejscowości. W zdobywaniu instrumentów pomagał im pewien znany wszystkim pan z Czech, który dzięki znajomościom sprowadzał instrumenty z Czech. Po kapelmistrzu pochodzenia z Czech i prowadzeniu orkiestry przez braci Durmałów stanowisko kapelmistrza objął członek orkiestry Gackowski. Próby powiększającej się nieustannie orkiestry odbywały się w domach osób będących członkami orkiestry. Jednym z najważniejszych wydarzeń, w którym orkiestra ubrana w stroje krakowskie razem z przedstawicielami wtedy jeszcze województwa krakowskiego wzięła udział w zaprzysiężeniu prezydenta Ignacego Mościckiego w 1926 roku w Warszawie. W latach 30. XX wieku obsadę kapelmistrza Gackowskiego przejął syn Andrzeja Durmały, jednego z założycieli orkiestry, Paweł Durmała. Podczas II wojny światowej orkiestra została zmuszona do zawieszenia działalności w obawie przed okupantami i utratą instrumentów. Wznowienie działalności nastąpiło w 1945 roku podczas celebracyjnej mszy rezurekcyjnej w Wielkanoc, gdy proboszczem parafii Prandocin, a zarazem fundatorem 2 instrumentów był ksiądz Władysław Sufajda. Orkiestra również brała wielokrotnie udział w uroczystościach dożynkowych oraz jasnogórskich, pieszych pielgrzymkach do sanktuarium maryjnego w sąsiednich parafii Zielenice oraz pielgrzymkach na Jasną Górę, która za czasów komunistycznych wiązało się z pewnymi utrudnieniami. Tamtejsze władze, chcąc uniemożliwić orkiestrze dojazd, zatrzymywały orkiestrę, bezpodstawnie przesłuchując jej członków tak długo, aż zyskali pewność, iż orkiestra nie zdąży dojechać na uroczystości w Częstochowie. Orkiestra wzięła udział w takich uroczystościach jak centralne uroczystości setnej rocznicy ruchu ludowego w Warszawie, w
pierwszym wojewódzkim konkursie orkiestr dętych w 1956 roku, w uroczystości koronacji figurki Matki Boskiej Loretańskiej w Piotrkowicach koło Kielc, będącą pierwszą w Polsce koronacją jej wizerunku, posiadającą prawa papieskie po II wojnie światowej. Był to rok 1958. Poza tym orkiestra wzięła też udział w konkursie orkiestr dętych w Sieciechowicach w 1963 roku. W tym samym roku obowiązki kapelmistrza po zmarłym Pawle Durmale objął wnuk Andrzeja Durmały, Mieczysław Gugała. Pełnił tę funkcję do 1982 roku, kiedy to zmarł po długiej chorobie wynikającej z poważnego wypadku samochodowego, a jego stanowisko przejął Mirosław Duda. Od 1986 roku orkiestra przynależy do OSP Prandocin, a patronat nad orkiestrą sprawuje po dzień dzisiejszy Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach. Orkiestra pod nowymi skrzydłami regularnie i zauważalnie podnosiła swój poziom artystyczny. Było to spowodowane licznymi występami orkiestry, konkursami i festiwalami, które w tym czasie się pojawiały. Dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy orkiestra zdobyła srebrną lirę w 6. Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych imienia Edwarda Maja w Niepołomicach w 2004 roku. Do 2015 roku orkiestra średnio 30 razy w roku uświetniała swoją grą, a jej skład ulegał licznym zmianom. Jubileuszowy rok 2016 podsumował pracę orkiestry i stał się czasem kolejnych znaczących zmian. Podczas jubileuszu nastąpiło oficjalne przekazanie buławy, gdyż od 2015 roku stanowisko kapelmistrza przyjął syn Mirosława, Krzysztof Duda. Nowy kapelmistrz orkiestry był jednocześnie organistą parafii Prandocin oraz założycielem chóru parafialnego. Wniósł do orkiestry radość, świeżość i nową energię, co odzwierciedlały odmłodzone szeregi orkiestry. Pod nowymi skrzydłami orkiestra wzięła udział m.in. w 7. ogólnopolskim zlocie chórów i orkiestr świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie w Licheniu Starym w 2017 roku, czy w uroczystościach z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Warszawie. Niespodziewanie, po postępującej chorobie w 2019 roku przeszedł na wieczną służbę, mając 49 lat, a stanowisko kapelmistrza i tambur-majora orkiestry przejęła jego córka Justyna Sado, która po dzień dzisiejszy prowadzi orkiestrę. Orkiestra po zmianie dyrygenta odmłodziła się jeszcze bardziej, przez co większość orkiestry to młodzież, która bardzo dobrze prosperuje. Orkiestra uświetnia swoją grą nieprzerwanie zarówno uroczystości religijne, patriotyczne, jak i te o charakterze rozrywkowym, liczne koncerty i występy oraz bierze udział w konkursach, festiwalach, jubileuszach czy przemarszach. Odkopanie tej historii było dość trudne i żmudne, tak, ale w zasadzie miałam pewne ułatwienie w postaci mojego dziadka. Jednak był osobą, która, śmiem powiedzieć, jedyną, która znała faktycznie historię od jej właśnie zalążków, od początków. Z racji tego, że był kapelmistrzem orkiestry też w latach, gdzie żyli jeszcze członkowie orkiestry, którzy byli przy powstawaniu jej, więc też lubił historię, zapamiętał na szczęście. I to było pewne ułatwienie, że jednak miałam kogoś blisko siebie. Reszta materiałów trudna do zdobycia, ponieważ nie istniały żadne twory, żadne książki, które miały tą historię złożoną w jakąś całość. Także było to szukanie jednak w wielu miejscach, ale tutaj podstawą był dziadek. Co do wieku, to się zmienia. To się zmienia, bardziej bym to powiedziała o płeć, jednak zawsze to panowie tutaj prowadzili orkiestry i zawsze było to jakoś tak, uważali się, że to oni powinni prowadzić, kobiety raczej z daleka, ewentualnie grać tak jako członkowie orkiestry, nie jako prowadzić. Odkąd przyjęłam orkiestrę, było pewne zdziwienie. Tak czuli się dziwnie w tej sytuacji, myślę, że to dobre słowo, dziwnie, bo nie wiedzieli, jak to będzie. Z jednej strony się cieszyli, ja też w sumie się bałam tej sytuacji, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Niemniej dookoła też zaczęło się to zmieniać z tego względu, że orkiestry w okolicy też zaczęły mieć kobiety za dyrygentów. I to też stało się jakąś taką czymś ciekawym, czymś innym.
i stwierdzili, że nie jest to nic dziwnego, nic odbiegającego od normy i że jest to w porządku. Co do prób i tutaj ilości osób, sporo osób wiekowych jednak odeszło już od nas, więc tak część odeszła, przyszło część nowych. Teraz jest bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo młodych osób, więc ta średnia wieku w orkiestrze jest dość niska, więc króluje młodość. Natomiast chęć do uczestniczenia w orkiestrze, no na obecne czasy jest to trudne, ponieważ teraz młodzież jednak woli być gdzieś indziej, w miejscach, gdzie im się to opłaca. Tutaj jednak przychodzą za darmo, jednak poświęcają swój czas, ale daje im to jakąś satysfakcję, jakąś radość, też możliwość pokazania się. Widzą też, że jednak to, co robią, też ktoś z zewnątrz docenia ci słuchający, więc myślę, że utrzymują się jednak tutaj, utrzymujemy się w zasadzie wszyscy razem jakoś na powierzchni i jakoś to wszystko idzie do przodu. Sukcesem orkiestry Alto wiele, wiele lat temu to było zaprzysiężenie prezydenta Mościckiego w Warszawie. To było takie najważniejsze wydarzenie. To było najważniejsze na pewno wydarzenie tutaj dla orkiestry, bo wydawać by się mogło, że jest z małej wsi, tutaj na uboczu, gdzie tam jej do jakichś ważnych wydarzeń. A jednak, więc było to na pewno najważniejsze wydarzenie. Potem orkiestra brała udział w wielu konkursach, koncertach, festiwalach. Wiele lat temu było to dość popularne i wiele takich festiwali tutaj w okolicy się miało miejsce. W ostatnim czasie orkiestra brała udział, a nawet ostatnio w festiwalu orkiestr dętych w Więcławicach. Akurat zdobyliśmy wyróżnienie, tak, więc po wielu latach tak naprawdę, bo też już długo, długo tam nie byliśmy, przez te właśnie rotacje, zmiany właśnie tutaj kapelmistrzów i zmiany w składzie. No nie było nam dane brać udział w festiwalach, więc się dopiero tak naprawdę od jakichś kilku lat tutaj budzimy do takich wydarzeń i chcemy w nich brać udział, więc to było jedno. W zeszłym roku też braliśmy udział w Małopolskim Przeglądzie Orkiestr w Miechowie. Też tam się pokazaliśmy. A jeszcze wcześniej w Lichaniu braliśmy też na zlocie orkiestr strażackich. W Lichaniu to było w 2017 roku, więc to są takie ostatnie ważniejsze wydarzenia. W 2026 czeka nas jubileusz 170-lecia orkiestry. Chcemy do niego dotrwać, aczkolwiek już taka historia za nami, że aż żal nie pchać tego dalej do przodu. Więc tutaj już myślimy o tym, już myślimy, jak to będzie, bo to jednak będzie dość duże wyzwanie jak dla nas. Tym bardziej, że właśnie w orkiestrze jest teraz przeważająca ilość młodzieży, więc ta ilość osób takich do organizacji tego jest znacząco mniejsza, więc tak, walczymy cały czas i chcemy się pokazać. Zachęcanie młodzieży do gry w orkiestrze, tym bardziej takiej, która właśnie w swoich tam drzewach genealogicznych nie ma nikogo w orkiestrze, jest akurat bardzo trudne. Bo nie czują takiej potrzeby wstąpienia. Dlaczego mam czas wolny? To też jednak generuje jednak duże zasoby czasu i nie każdy chce tutaj poświęcać czas, tym bardziej w obecnych czasach. Niemniej osoby, które aktualnie grają w orkiestrze, w większości mają właśnie, związane są z historią jednak rodzinną, jeżeli chodzi o, i tradycją, jeżeli chodzi o grę w orkiestrze. I starają się właśnie kontynuować tą historię i tę tradycję, żeby to gdzieś nie zginęło. I to naprawdę jest trudne, bo to jest wyzwanie, poświęcać czas, przychodzić na próby, potem też ten czas poświęcać na różne wydarzenia. Każdy tu przychodzi za darmo, bezinteresownie. Większość właśnie też
hobby. Myślę, że hobbystycznie tutaj przychodzę, bo też dużo osób lubi grać. Nie każdy chce iść właśnie do szkoły muzycznej i się jednak uczyć. Każdy chciałby przyjść też sobie pograć dla siebie, dla kogoś w domu, właśnie tutaj dla najbliższej lokalnej społeczności. Czy mamy ulubiony utwór? Jest to trudne pytanie, bo jest wiele takich utworów i w zasadzie z czasem, jak zmieniamy repertuar, to zawsze się znajdzie jakieś to było fajne, to było super, tak tutaj czasami mówią członkowie, to było fajne, ale jednak te nowe rzeczy też wpadają ucho. Na przykład teraz właśnie na festiwalu orkiestr w Więcławicach zaprezentowaliśmy utwór Zacznij od Bacha i nasz trębacz dostał również właśnie wyróżnienie jako solista w tym utworze. I ten utwór też się stał takim właśnie póki co szlagierowym naszym, tak go nazwę, utworem. Ale nie zdarza się, że mamy taki jeden konkretny ulubiony. Raczej nasz repertuar jest różnorodny i z każdego coś każdy dla siebie znajdzie. Witam Państwa serdecznie. Jestem prezesem Miejskiej Orkiestry Dęty Echo w Słomnikach. Jak widzimy tutaj galeria zdjęć nad nami. Orkiestra ma długą tradycję. Powstała w 1872 roku. Dzięki inicjatorom, proboszczowi tutejszej parafii Pawłowi Szczepańskiemu, Kazimierzowi Rostafińskiemu, tutejszemu Felczerowi, nie wiem czy młodzież wie, kto to był Felczer, to sobie wygoogluje, oraz inżynierowi Zygmuntowi Nowickiemu. Dzięki proboszczowi zostały zakupione instrumenty, co oczywiście nie było łatwe pod zaborami rosyjskimi. To wiele wysiłków kosztowało. Orkiestra w ten czas na początku liczyła 16 ludzi. Kapelmistrzem został organista tutejszej parafii Ignacy Wesołowski. Również w tej okolicy w XIX wieku powstały orkiestra w Prandocinie, w Miechowie, w Olbromiu, w Działoszycach, także nie byliśmy jedyni. Pan Wesołowski, kapelmistrz, umarł w 1900 roku. Na jego miejsce przybył Walenty Miodek, który był do 1905 roku. A później pan Jan Nawrocki z Krakowa, który ukończył konserwatorium muzyczne w Krakowie, był do roku 21 ubiegłego roku. Orkiestra z przyczyn oczywistych w roku 1914 musiała zawiesić swoją działalność, ponieważ wybuchła pierwsza wojna światowa, a żeby zaborcy nie odebrali majątku orkiestry, wszystkie instrumenty zostały pochowane wśród parafian tutejszej parafii. Orkiestra wznowiła swoją działalność po pierwszej wojnie światowej w 1921 roku. Pierwszym kapelmistrzem został pan Michał Ciałowicz. Z wielkim rezultatem, bo już w 1925 w Miechowie orkiestra zdobyła pierwsze miejsce w przeglądzie powiatowym orkiestr dętych. Po paru latach znowu wybuchła II wojna światowa i znowu orkiestra musiała schować instrumenty. Przechowywał ją prezes tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, pan Bogusław Kowalski. Orkiestra znowu wznowiła swoją działalność w 1945 roku, w drugiej połowie, jak i również w 1945 na wniosek pana Wincentego Kobińskiego Rada Miasta przydzieliła tytuł orkiestrze Miejska Orkiestra Dęta Echo w Słomikach i ta nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego. Wśród zasłużonych ludzi, którzy trzeba wyróżnić po II wojnie światowej jest pan Stefan Grudzień i Antoni Jednaki,
którzy z powrotem założyli tą orkiestrę. Pan Grudzień był kapelmistrzem, pan Jednaki był prezesem, a później również kapelmistrzem. W 1955 roku został kapelmistrzem pan Marszałek, Józef Marszałek, dobrze pamiętam, żeby sobie nie zapomnieć. Był kapelmistrzem do 1975 roku. Za jego dyrygentury orkiestra zdobywała czołowe miejsca i w wojewódzkich konkursach, i w powiatowych konkursach, jak i za jego bytności orkiestra po raz pierwszy w 1957 roku zaczęła uczestniczyć w pielgrzymce Niepowzięcia Matki Boskiej Kalwaryjskiej. I również od 1957 roku do dzisiaj, 1923 roku, orkiestra nigdy nie opuściła uroczystości odpustowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. I jako pierwsza to była orkiestra, która uczestniczy w takich uroczystościach i dlatego do tej pory, do dzisiejszego dnia, orkiestra Echo w Słomikach jest jako pierwsza koło figurki Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Jeszcze jedną postać chciałbym wyróżnić. To jest pan prezes Bogusław Zagrodzki, który był prezesem orkiestry w latach 80. i 90. zeszłego wieku. Teraz go państwo widzą. Jego zdjęcie. Za jego bytności również orkiestra obejmowała czołowe miejsce w województwie krakowskim. Całą młodzież zapraszam do orkiestry. Jak państwo widzicie, jest nabór, jest tam kontakt. Próba orkiestry odbywa się w niedzielę. Milem widziani są również członkowie, uczniowie Szkoły Muzycznej w Słomnikach. Ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć, odrobinę talentu i chcą uczestniczyć naprawdę w pięknej sprawie, jaki jest muzyka. Znajdujemy się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach. Jestem prezesem tejże straży i moje nazwisko Jan Plutecki. Znajdujemy się w tej chwili w sali, którą tworzymy jako Izbę Pamięci, co państwo może i w późniejszym czasie oglądniecie i zobaczycie. Mamy nadzieję, że stworzymy ją dla potomnych i będzie służyła też jako sala szkoleniowa. Szanowni Państwo, w tym roku nasza Straż Ochotnicza Straż Pożarna w Słomnikach obchodzi 140-lecie i nie wiem, czy wszyscy słuchacze i widzowie wiedzą, że Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce
powstały na podstawie dekretu wydanego w 1789 roku przez Stanisława Augusta, który nakazywał, a zarazem podstawą jakby prawa stanowiącego o powołaniu stowarzyszeń mających na celu obronę przed groźnym żywiołem, jakim był pożar. 30 lat później, w 1890 roku, na podstawie dekretu namiestnika Królestwa Polskiego, w Słomnikach utworzono stanowisko komisarza. Stanowisko to wiązało się potem z powołaniem i tworzeniem grup, które były grupami jakby przed założeniem Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjatorem powoływania tych kół plebejskich, targowych, sarejskich był ksiądz tutejszej parafii, Paweł Szczepański. Kółka te tworzono sześcioosobowe grupy, które miały za zadanie między innymi bronić mieszkańców i wszystkich tutaj przed pożarami i nieść pomoc potrzebującym. I z jego też inicjatywy, księdza Szczepańskiego, w 1883 roku, pozwolę sobie tutaj rzucić okiem do zapisków, żebym któreś nie przekręcił, ale właśnie z inicjatywy księdza Szczepańskiego Pawła powstało takie stowarzyszenie, na które czele był Kazimierz Rostafiński, potem Andrzej Gurbiel, Ignacy Wesołowski, Ignacy Jędrychowski, Piotr Osoliński, Józef Głąbiński i został utworzony przy nich 25-osobowy oddział, który był zaczątkiem już Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach. Ostatecznym takim już jakby zatwierdzeniem i powołaniem było zatwierdzenie przez gubernatora regulaminu i zasad, które powoływały Ochotniczą Straż Pożarną w Słomnikach już jako jednostkę. I to dzięki zatwierdzeniu ówczesnej, no Polska była wtedy pod zaborami, jak wiemy, więc to się wszystko musiało odbywać, ale Ochotnicza Straż Pożarna u nas zrobiła się jakby ogniskiem i skupiskiem ludzi, którzy chcieli walczyć o dobro Polski, o dobro mieszkańców. I wokół Ochotniczej Straży Pożarnej zbudowano jakby centrum kulturalne, które prowadziło do tego, że no rozwijała się jakaś tam większa inicjatywa społeczeństwa. W 1893 roku społeczeństwo ufundowało pierwszy sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Sztandar ten został na 40-lecie potem Ochotniczej Straży Pożarnej schowany czy oddany do tutejszego kościoła z całym ceremoniałem, natomiast społeczeństwo zakupiło nowy już sztandar i ten sztandar między innymi mamy w naszych gablotach, które wiszą, bo mamy trzy sztandary. Ten sztandar najstarszy zakupiony, potem sztandar, który obowiązywał za czasów innych, troszeczkę nie dzisiejszych, ale jest to historia, więc trzeba go zachowywać dla potomnych. I oczywiście ostatni sztandar, jaki mamy, to już ufundowaliśmy my, strażacy, aby ten historyczny zachować go jak najdłużej. Największe i najliczniejsze zgrupowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach
było przed I wojną światową i liczyło 122 członków. Nigdy już w późniejszych czasach nie udało się odtworzyć tak licznej drużyny strażackiej. W czasie mszy świętej ksiądz ładnie powiedział o wspólnocie. Cóż jest piękniejszego, jak wspólnota ukierunkowana na działanie skierowane do drugiego człowieka, jak wspólnota ukierunkowana na pomoc drugiemu człowiekowi. Wy taką wspólnotą jesteście i za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach w ostatnich latach wzmocniła się sprzętowo, osobowo. Wzmocniła się również, jeśli chodzi o szkolenie i jakość w akcjach bojowych. Bardzo serdecznie za to dziękuję, ale szczególne podziękowania z mojej strony za to, że w ostatnich latach w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach powstały młodzieżowe drużyny pożarnicze. Za tą grupę młodych ludzi w mundurach serdecznie dziękuję. Jest to nie tylko nadzieja na przyszłość jednostki, ale jest to również szkoła życia, szkoła charakteru dla tych młodych ludzi. To niezwykle ważne, za to wam dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności w dalszej działalności strażackiej. Dzisiaj rozpatrując działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, zresztą musimy podkreślić też to, i należy powiedzieć, że w Małopolsce mamy najliczniejsze stowarzyszenie w Polsce Ochotniczych Straży Pożarnych, ale charakter i działalność już jest całkowicie inna niż była za dawnych lat. Dzisiaj więcej Ochotniczych Straży Pożarnej uczestniczą w pomocy ludzi w czasie powodzi, dużych pożarów. No pożar jest zawsze groźny i zawsze do niego strażacy jadą, gdzie, jaki by nie był. Ale ze statystyk wyjazdów naszych, które są prowadzone każdego roku, musimy wziąć pod uwagę to, że zmienia się struktura wyjazdów. Dużo więcej jest wyjazdów do wypadków drogowych, do niesienia pomocy kierowcom potrzebującym, i różnych przypadków, nieraz jest może śmiesznych dla kogoś, ale jak wiemy, mamy w tej chwili duży nacisk na ochronę zwierząt, na ochronę środowiska i niejednokrotnie straże wykonują pracę, może dla kogoś śmieszne, ale też niezbędne, na przykład ratowanie kota, psa czy innego zwierzaka. Ale najważniejsze to jest nieść pomoc ludziom. I tutaj musimy wziąć pod uwagę aktualne wyszkolenie strażaków. Dawniej strażak szkolił się w ramach doświadczeń przy kolegach strażakach, przy starszych strażakach. Dzisiaj już wymogi są całkowicie inne. Strażak musi mieć badania lekarskie, musi być przeszkolony i wtedy może wyjeżdżać. Oczywiście musi to być strażak pełno odpowiedzialny. U nas mamy różne rodzaje przeszkoleń strażaków. Wszyscy strażacy są przeszkoleni w tak zwanym szkoleniu podstawowym, czyli gaszenie pożarów, niesienie pomocy w czasie jakichś powodzi, podtopień i drugim takim szkoleniem, które my stawiamy jako jeden z czołowych, jest szkolenie KPP, czyli niesienia pierwszej pomocy w czasie wypadków i staramy się zwiększać tą grupę strażaków i będziemy dążyć do tego, żeby każdy strażak był przeszkolony w zakresie KPP, bo wiadomo, że mamy coraz więcej samochodów na drogach, coraz więcej wypadków drogowych, a w tym wypadku każda sekunda się i każda minuta liczy.
No i oczywiście są inne szkolenia, są szkolenia typu przyjmowania pogotowia lotniczego ratunkowego, pomocy medykom, którzy przyjeżdżają jako ZRM. No ale wszystko się odbywa i musi się odbywać w głowach, w sercach i chęciach strażaków. A mamy nadzieję, że młodzi strażacy, którzy należą do naszych młodzieżowych drużyn, przejmą rolę tych starszych strażaków i Ochotnicza Straż Pożarna będzie istniała jeszcze w Słomnikach jak najdłużej.